Zawróćcie moje dzieci ze swych dróg, a ja pouczę każdego z was i nie będziecie w niepewności, dotykani przez oskarżyciela. Czyż ja, starodawny, nie mam mocy, aby moje dzieci zebrać w jedno? Złóżcie przede mną wszystko, abym mógł odmienić każdego. Tak, aby kto nie spojrzy, wiedział, że jesteście moi. Swymi siłami jedynie odwlekacie wolność. Co to znaczy, Panie Jezu? To, że stary człowiek chce robić to, co ciało pragnie. I nie możecie cieszyć się radością i miłością, którą daje wam mój duch prawdy. Zwleczcie starego człowieka, aby mój duch mógł swobodnie działać. A to wszystko, co na was przychodzi, to tylko ukazuje, jak wiele w was jeszcze nie oddanych mi spraw. Jak chcecie, abym do was przemawiał? Wzywam was, upominam, świadczę wam moją miłość, a wy nie chcecie poddać mi się, abym mógł ukształtować w was siebie. Mnóstwo wymówek, uciekania waszego i usprawiedliwiania się. Dzieci moje, zaprzyjcie się samych siebie i słuchajcie, co mówi Duch Prawdy do was. Tyle chciałbym wam przekazać i powiedzieć, a wy nie chcecie wykonywać. Napisz im, że nie przestanę wołać za wami, ale czas się kończy i nie każdy będzie ze mną. Nie dlatego, że ja nie mam mocy, ale dlatego, że zatwardziliście swe serca i nie chcecie słuchać. Biegacie za marnościami zamiast słuchać i pytać mego ducha, co mamy robić. Przebudźcie się i niech każdy z was pokutuje ze swych grzechów, a moja krew przelana na Golgocie obmyje was. Radujcie się, śpiewajcie mi, bo imiona wasze zapisane są w Księdze Życia i nikt nie wydrze nic z moich rąk, bo ja tak postanowiłem. Oczyśćcie się, abym mógł radować się moimi dziećmi. Przyjdę wkrótce. Napełniajcie swoje lampy. Wiele zwodniczych duchów wyszło na świat i będą chciały zwieść wybranych. Bądźcie jedni dla drugich i upominajcie się w miłości, aby nikt nie uległ ładnej mowie i innej Ewangelii. Bo tylko jedna jest Ewangelia, okupiona moją świętą krwią. Jedno jest ciało, jeden jest duch. A ja jestem głową waszą, a wy moim ciałem. Umiłowane mediateczki, miłujcie się wzajemnie, ale nie słowem, tylko czynem i prawdą. Mam dla was przygotowane mieszkania i stół zastawiony. A kto usłyszy mnie i przyjdzie? Chodźcie za mną.